Z nami niewidziany od kilku miesięcy Krzysztof Zimnoch. Ostatni raz boksowałeś w październiku. I na po pierwsze zapytam, jak zdrowie, jak twoje kontuzje? No niedobrze, no w poniedziałek mam konsultację z lekarzami. Zebrało się ich kilku i będziemy ustalać, co dalej robić. No, myślałem, że to jest tylko i wyłącznie zwykłe przeciążenie, że odpocznę po walce miesiąc i już chciałem trenować, tu mija dwa, minęły trzy miesiące i zaczęło mnie to niepokoić, bo w ogóle nie było żadnej poprawy, no. I nic nie robiłem. Zacząłem się tym bardziej interesować, zrobiłem jedno badanie, zrobiłem prześwietlenie barków, zrobiłem prześwietlenie szyi, zrobiłem USG barków, później rezonans szyi, rezonans barków i dopiero po rezonansie szyi było coś tam było widać, że coś jest nie tak i rezonans barków wyjaśnił wszystko, że jest problem przyczepów mięśni nadgrzebieniowych, tak? Z jednej i z drugiej strony jest to samo. Po prostu chyba przeciążyłem to wszystko i po prostu te barki nie wytrzymały. Za dużo obciążenia dawałem na treningach. I teraz nie wiem, no, czy to będzie operacja, czy to jest taka metoda. Odczynnik z krwi się robi, odwirowaną krew się wstrzykuje. Jeszcze nie wiem dokładnie, szukam różnych rozwiązań, będę szukał po prostu czegoś, co mnie na pewno wyleczy. Jeżeli będę musiał zrobić operację, no to zrobimy operację. No. Ale w zeszłym tygodniu dostałem od ciebie taką wiadomość, że kilka dni jeszcze i zaczynam trenować. To była jakaś przedwczesna radość? Coś się zmieniło? Przedwczesna radość, bo odczytałem ten sam po swojemu rezonans, się skonsultowałem z kolegą rehabilitantem i nie wyglądało to tak wcale źle z odczytu, ale kiedy fachowiec dr Jancewicz odczytał, włożył płytkę z rezonansu i odczytał to wszystko, co tam po prostu zobaczył, tak, swoim fachowym okiem. Co tam się dzieje, no i tu zaczął się zastanawiać, co dalej z tym robić. I zaczął dzwonić, konsultować się z innymi lekarzami. No i będzie spotkanie i zobaczymy, co oni wymyślą. A to wszystko stało się trochę jakby na twoją własną prośbę, tak? No bo sam sobie zgotowałeś ten los, bo nikomu nie mówiłeś, że coś cię boli, mówiłeś, że ukrywałeś to nawet przed trenerami, nikomu się nie przyznawałeś, że cały czas odczuwasz ból i to się wszystko nawarstwiało, tak? Czyli jakby sam jesteś sobie winien. Dobrze mówię, czy nie? Byłeś kiedyś na sali bokserskiej? Byłem. Trenowałeś? Nie. Obserwowałem. Nie ma treningu bokserskiego, gdzie nie ma bólu. Zawsze jest ból, zawsze się ciężko trenuje, zawsze to wiadomo, że to wszystko się nawarstwia. Jeżeli ta praca jest ciężka, to wiadomo, że te wszystkie mikrourazy się nawarstwiają, się nakładają i u mnie do takiego stopnia się nawarstwiły, że po prostu organizm nie zdążył się zregenerować. Też moja wina, bo po prostu od kiedy się pokłóciłem na kadrze z masażystą, tak, mieliśmy tam taką przedziwną sytuację, od kiedy przestałem korzystać z usług fizjoterapeutów i różnych masaży i tego typu historii, wiadomo, że ten organizm tak szybko też się nie regenerował, nie? I to głównie jest, była moja wina, a to, że był ból, i że ja nic nikomu nie mówię. Już taki jestem człowiekiem, staram się nie narzekać. Zwłaszcza po tej przygodzie na kadrze, kiedy ja mówiłem, że coś mnie boli, a fizjoterapeuta mówił, że ja udaję. Udaję, on mi robił, nic mi nie chciał zrobić z moim łokciem.
kiedy po prostu coś mi strzeliło w łokciu, to po prostu dopiero później przejrzał na oczy, że to jednak nie udawałem, nie? No i od tamtej pory jakoś tak nie chciałem chodzić na masaże. Jeden kolega mi mówił, może powinienem, drugi to trenerzy mi mówili. Chodziłem na saunę, chodziłem na basen, chodziłem do jacuzzi, tego typu. Robiłem jakieś tam zabiegi, ale nic poza tym przez 2007 rok to było. Pamiętam w Niemczech na obozie przed Mistrzostwami Świata, to była ta akcja z tym fizjoterapeutą. Było zabawnie, uczestniczył tam też Marcin Łęgowski, no i ja byłem, no i też był Olek, nasz masażysta. Śmiesznie było, ale te czasy już się skończyły. No i co? No i teraz pytanie. Tyle lat minęło i w końcu trzeba będzie chyba wrócić do fizjoterapeutu, zwłaszcza, że mój kolega Marcin Zimnoch jest fizjoterapeutą i ma takie same nazwisko jak ja. Poznaliśmy się kiedyś na studiach, na wychowaniu fizycznym i on skończył AWF, skończył fizjoterapię i pomaga mi teraz, tak. Wszystkie bóle, wszystkie jakieś dolegliwości, zawsze z nim się konsultuję i to on mi głównie kieruje, co mam teraz ze sobą robić i jemu ufam najbardziej. W takim razie mówiło się, że możesz wrócić w maju w Lublinie. Czy w takim razie po tym, co mi teraz powiedziałeś, w ogóle w tym roku twoja walka jest możliwa, myślisz? Jeżeli to będzie, skończy się na wstrzyknięciu tego, nie wiem jak to dokładnie się nazywa, z tej odwirowanej krwi w to miejsce, w jeden bark i w drugi bark, jeżeli to się skończy na tym, to na pewno zaboksuję. Jeżeli przed wakacjami nie zaboksuję, no to na pewno jesień. Może uda się jeszcze zrobić dwie walki. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. No, ja cały czas biegam, ja cały czas ruszam się na tyle, na ile mogę. Nie ruszam góry, nie ruszam rąk. Ale cały czas jestem w treningu biegowym. O tak. W trakcie dnia też jesteś zajęty, tak? Nie narzekasz na brak zajęć? No, tutaj prowadzimy zajęcia. Nie narzekam. Cały czas jest to coś do roboty. No. Nie narzekam na brak zajęć. No właśnie, bo ta kontuzja przytrafiła się w takim słabym momencie, bo w końcu zaczęło się o tobie mówić, w końcu miałeś regularne walki wieczoru, tak jak chciałeś. Twój promotor szykował ci gdzieś tam jakąś walkę z mocnym rywalem, padało nazwiska Samuela Petera na przykład. I teraz nie wiadomo, kiedy wrócisz na ring. Jeśli wrócisz, to czy od razu wracasz na ten wysoki poziom, czy będziesz potrzebował jakiejś walki na wdrożenie się w rytm? Tak naprawdę, jakbym miał wracać w maju, ewentualnie w czerwcu, to od razu bym chciał boksować 8 albo 10 rund, tak jak z Tomkiem rozmawialiśmy. Teraz nie wiem. Wiadomo, ja cały czas jestem w tym boksie, cały czas udzielam się tutaj na sali, cały czas się ruszam i taka przerwa na pewno w tym momencie kariery dla mnie nie jest skazana, nie? Ale każda przerwa, to wszystko to, co się dzieje dookoła teraz, to wszystko tak jakby ucieka, nie? I to wszystko dodaje mi energii takiej pozytywnej, dodaje mi tak jakby, żebym... Już jestem coraz bardziej wkurzony tą sytuacją, tak? I wiadomo, że jak się człowiek denerwuje tak pozytywnie i to się nakręca i później to wszystko, ta cała praca, ta cała złość będzie przekładała się na treningi, będzie się przekładała na... Mam nadzieję, że pozytywnie się przełoży na walkę. Ale mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze i że wrócę z normalnym rywalem, taki, który
który postawi wysoko poprzeczkę. A jeśli padłoby propozycja, żeby ta walka powrotna dla ciebie byłaby walką z Arturem Szpilką, to wchodzisz w to, czy potrzebujesz wtedy taką walkę na przetarcie? Nie wiem. Pewnie bym wszedł, no. Zależy za ile. Zależy za ile i zależy od tego, jak bym się czuł. Jeżeli coś by było nie tak, no to na pewno bym tej walki nie wziął, nie? Bo do tej walki chcę być przygotowany maksymalnie dobrze, tak? I wiadomo, że nie będę tutaj nawet dziurawego szpilki lekceważył. Ale w tą walkę jeszcze wierzysz cały czas, że do niej dojdzie? No bo gdzieś to się powoli rozmywa, ten temat. Wszyscy o tym mówili, wszyscy na to czekali, wszyscy byli pewni praktycznie, że do tej walki dojdzie. Po pierwsze, Szpilka przegrał. Po drugie, ty masz teraz problemy, nie wiadomo co z tobą. Myślisz o tym cały czas tak często, jak myślałeś wcześniej? Czy gdzieś już tam gdzieś zeszło na to, na dalszy plan? Nie, do tej walki prędzej czy później dojdzie. Na pewno przed końcem świata dojdzie, tak? Zobaczymy, jak tutaj dalej losy się potoczą i moje, i Szpilki. No, Szpilka już niebawem podobno wraca. No i może ja niedługo wrócę. To znaczy ja nigdzie nie odszedłem, tak? Może ja niedługo dojdę do siebie, dojdę, moje barki wrócą do normalności. I niedługo zacznę trenować, ale Czy do tej walki dojdzie, czy to ucieka, to nigdzie nie ucieka, to cały czas jest, to cały czas mi się wydaje, że i w podświadomości Szpilka ma to w głowie, tak samo ja. Ja powiedziałem, że o każdej porze dnia i nocy mogę boksować ze Szpilką, tak? Ale zdrowy. Tak jak do tej pory, ale zdrowy. No to wiadomo, tak, tutaj te dwie ostatnie walki, ja dopiero do tego dochodzę z perspektywy czasu, tak? Ciężko mi było powiedzieć po walce z Malujdą, że tam coś było nie tak. Pamiętam tylko, że po jak zabrzmiał końcowy gong, zszedłem do narożnika i mówię do trenerów, do Andrzeja i do Grześka, mówię, że kurde, jak ja jestem zmęczony, nie? A oni do mnie, czym ty jesteś zmęczony? Przecież taka piękna walka, tak wszystko było okej, nie? Ja sobie dopiero teraz przypominam je, bo ja tak sobie jak biegam, nie? Na początku robię taki, co jakiś czas po prostu robię pompki, nie? Biegnę, padam na ziemię, robię pompki i biegnę dalej, nie? I tak sobie robię różne takie rzeczy, nie? I tak sobie pamiętam już teraz, nie, że tak ciężko mi te pompki było robić, nie? Przecież co to jest robić 20-30 pompek? Przecież to jest nic, nie? I tak ciężko mi szło, tak ciężko mi szło. I później, i to wszystko, i te obciążenia na jakieś takie robiłem, starałem się zwiększać zawsze o parę kilo, nie? Ale tak jakoś ciężko, jakby to było więcej o pół tony praktycznie, nie? I dopiero teraz z perspektywy czasu, ja już wtedy miałem problemy, ja już wtedy wiedziałem, że, to znaczy teraz dopiero wiem, że ja powinienem tą walkę z Malujdą wygrać przed czasem. Oczywiście nie obrażając tutaj Mateusza, bo Mateusz jest wiadomo moim kolegą i znamy się wiele lat, nie będę tutaj nikogo obrażał, ale po dwóch knockdownach, żebym nie miał po prostu, ja po prostu nie miałem siły go skończyć. Tak samo jak było z Bieńkowskim. Z Bieńkowskim to w ogóle była tragedia, tak? Ja dopiero po prostu po walce w szatni powiedziałem, że coś jest nie tak, że tak mnie ręce bolą, że ja taki cały jestem obolały, że w ogóle, że jest tragedia. I zajechaliśmy w czwartek, robiłem rozruch przed walką, nie, bo to było, trzeba było zajechać, trzeba było zrobić rozruch, nie, no i Grzesiek do mnie mówi, zrób 10 pompek, nie, na podwyższenie tonusu mięśniowego, tonus mięśniowy się podnosi w taki sposób, żeby ten mięsień był bardziej sprężysty, jak się nie orientujesz. No i ciężko było mi zrobić te 10 pompek, tak, gdzie na tamten czas to powinienem być w super formie i te 10 pompek powinienem robić w taki sposób, że po prostu wyskakuję pół metra w górę z tych rąk, tak, ale to były słabe pompki, ciężko mi było robić i dopiero po
dopiero też Grzesiek po samej walce powiedział, ja widziałem jak ty robiłeś te pompki i od tamtej pory po prostu wiedziałem, że muszę dać sobie luz, tak? I z wyjazdem do Stanów i z tym wszystkim. No i tak się drogi toczą, że nic się nie dzieje bez przyczyny. Los karty już rozdał. Teraz muszę tylko po prostu trafić na odpowiednie karty i pokierować tak partię, żeby wygrać to, nie? I żeby wrócić do zdrowia. Nie o to chodzi, że tam się chce usprawiedliwić czy coś, ale tak naprawdę ten poziom walki z Binkowskim, no bo z Maluidą to wiadomo, no to już tam wyszło jak wyszło. Poziom walki z Binkowskim to nic innego jak po prostu moje barki, tak? Gdybym się czuł inaczej, gdybym się czuł lepiej, to wydaje mi się, że powinienem tą walkę wygrać przed czasem. I to do czwartej, maksymalnie piątej rundy, ale zobacz Bieńkowski, tak, jaki jest. Niby to, niby tamto, ale zobacz. On już po samej walce powiedział, jemu czegoś brakuje. Pamiętasz wywiad? Tobie czy jemu? Że mi. I o to właśnie chodzi, tak? I to właśnie była główna przyczyna. I to Bieńkowski jednak jest kumarty. No, żartuję. Nie, no tak, no to trafił akurat z tym. No, po prostu wyczuł, że coś się dzieje, tak? I dopiero ja później. Ja wiedziałem już od dawna, nie? I on po walce tak powiedział, no. Takie nieleczone kontuzje mogą być bardzo poważne w skutkach. To odpukać może, nie wiem, może być taka diagnoza, że ty już w ogóle nie powinieneś boksować? Czy dochodzą do ciebie takie głosy? Nie, nie ma takiej diagnozy. To nie jest nic takiego, że po prostu, że coś jest zerwane, że coś jest, nie wiem, połamane, że coś jest tak już zużyte, że to się nie nadaje do niczego. Te ścięgna są grube, te ścięgna są duże, to one są troszeczkę też za duże. I to, że mięśnie są osłabione, to po prostu zrobiła się tak jakby mała przerwa między wstawie, między kośćmi, tak? Bo jeden mięsień podnosi, drugi mięsień przyciąga. To jest troszeczkę zakręcone, tak? Ciężko mi o tym teraz opowiedzieć. Na pewno bym musiał się na ten temat wypowiedzieć w któryś z lekarzy, to wtedy by opisał to lepiej, nie? No i co? Będziesz boksował generalnie. Będę boksował, będę po prostu zrobię wszystko, żeby wrócić do ringu, no. No ale to nie jest, to mi się wydaje, tak jak patrzę na tych lekarzy, tak jak oni, co jest dla nich chleb powszedni i oni nie widzą żadnego zagrożenia, żebym musiał kończyć karierę. Słyszysz takie nazwiska jak Samuel Peter, który może przyjechać do Polski, czy też ty pojedziesz do Stanów boksować z nim. Wchodzisz w to, też kontynuując tę wcześniejszą myśl, czy nie? Nie wiem, zobaczymy. Co tutaj, jak tutaj, tak naprawdę jeszcze po rozmowie Tomek mi wysłał wiadomość, Tomek zadzwonił do mnie, że jest taka możliwość. Ja tak naprawdę nie oglądałem jeszcze, no bo wiadomo, że co ja mam oglądać, co ja mam się podniecać, jak wiem jaka jest sytuacja tutaj z moimi barkami i co się dzieje. Musiałbym go zobaczyć i wiadomo, jakbym był w treningu i bym był gotowy, tak, to znaczy fizycznie, bo psychicznie to po prostu musiałbym go zobaczyć, ale pewnie bym się zgodził, no, tak jak nie było problemu ze zgodzeniem się na walkę z Oliverem McCallem, tak, gdzie obejrzałem go tylko dwa razy. Obejrzałem go raz, jak boksował z Lennoxem Lewisem. No to delikatnie się podrapałem w głowę, a później zobaczyłem go jak boksuje z Pianetą. Więcej go nie oglądałem. Adamek przegrał z Głaskowem. Widziałeś, oglądałeś i jakie wnioski? Adamek powinien kończyć, czy powinien jeszcze poboksować w Polsce z kimś? Nie wiem, to już on najlepiej wie o tym, czy on powinien skończyć, czy nie. On mi się wydaje, że jeżeli już idzie w politykę, to już kończy.
Już tam zaczął się polityką, już tam zaczął się... Gdzieś tam słyszałem, że dzisiaj patrzyłem na Ring Polska, że coś tam, że chce jeszcze boksować na HBO. Chyba nie zaboksuje na HBO, a jak nie zaboksuje na HBO, no to nie wiem, no to wyjdzie w Polsce, będzie boksował w Polsce z kim? Z Zimnochem? Nie, ze mną na pewno nie. Z Wachem? Może. Po co? Ze Szpilką? Przedczasna walka się skończy. Dziurawa Szpilką. No to ty już wiesz, no z kim, no. Z kim jeszcze może boksować. Ze mną nie, no bo... No i z Diablo. Z Diablo. O. To mogłoby być ciekawe, ale z Diablo czekaj, co tam by się wydarzyło? Nie, z Diablo... Diablo za mało waży, zresztą nie wiem ile waży. Mógłby... Diablo by przegrał raczej. Myślałem, że Diablo by ważył do tej walki jakieś 95 kg. Przegrałby tą walkę. Diablo. Tak boksersko czysto czym by go Adamek... Za wolny jest na nogach. Tylko tym? Za wolny jest na nogach, Adamek jest może troszeczkę bardziej lotny, nie wiem, ale też więcej by ważył, chociaż pewnie Adamek też mógłby zejść do poniżej stówy, nie byłoby problemu, nie jakby walczył z Wodarczykiem, ważyłby 98-9 kilo i ściągnąłby lewą rękę, patrzyłby z między rąk, a nie patrzyłby w taki sposób, że lewą rękę ma za nisko i za bardzo skierowaną do środka, nie? To jest duży problem u Adamka. Nie wiem, czy to tak trzeba, czy to... Wiadomo, że tutaj można o tym dyskutować, bo nikt nie jest tutaj idealnym bokserem, nie? Zwłaszcza ja, nie? Ale takie rzeczy jak, żeby nie poprawić lewej ręki, żeby patrzeć normalnie z między rąk, a nie patrzeć w taki sposób, no to chyba jest proste i logiczne, gdzie jest problem, nie? No dobra, ale siedzisz, wyliczasz, kto by tutaj przegrał z Adamkiem, z polskich pięściarzy. Załóżmy, że ty dostajesz ofertę, zgadzasz się i co, Krzysztof Zimnoch by wygrał z Adamkiem dzisiejszym? Ciężki trening, wiadomo, że jakbym wziął tą walkę, to z taką wiarą, że tą walkę wygrywam, tak? Nigdy nie myślałem o tym, takie pytania padają, na pewno bym chciał wygrać, na pewno bym zrobił wszystko, wchodząc do ringu, to na pewno bym po prostu miał w sobie coś takiego, że muszę tą walkę wygrać, tak? Się wchodzi i boksowałem nieraz z lepszymi zawodnikami i wygrywałem, nieraz wchodziłem w boksie amatorskim na pożarcie i też wygrywałem i tutaj nie wiadomo, co by mogło się wydarzyć, ale to nie jest, ja nigdy na dzień dzisiejszy się nie porównywałem z Adamkiem, tak, ja wiem, jakie jest, gdzie jest moje miejsce i co powinienem robić, ale ktoś, kto to mi ostatnio zadał to pytanie, to z Super Ekspresu ktoś, no. Ciężki temat by był do przyjęcia ogólnie, osobiście. Nie wiem, czy powinienem tak mówić, czy nie, czy to powinienem zagrać bardziej pod publiczkę, czy nie, ale po co.